Grałem na innych instrumentach właśnie. Grałem solo na przykład na tarce. Tarkę mam do dzisiejszego dnia. Taka srebrna zupełnie, dałem do galwanizacji, pięknie wyglądająca. Grałem też w hiszpańskiej takiej piosence, tylko nie pamiętam tytułu. Grałem na kongach i bongosach. A może nie pamiętam tytułu, dlatego że byłem tak zaoferowany, że solo, prawda, kupiono dla mnie konga, bongosy. Był puszczony szperacz na mnie i ja grałem solo. W ogóle nie jestem perkusistą, ale coś tam próbowałem też na próbach. Jak nie było perkusisty, to ja grałem na próbach czasem na perkusji. Także coś tam działo się na tej scenie. Byłem takim mobilnym muzykiem. Tu śpiewałem z panią Ewą pierwszą piosenkę, Samotność. To grałem na saksofonie, oczywiście wiolonczelo prawie cały czas, no ale w tych przerwach grałem też na innych instrumentach. Aż zaczynam żałować, że nie zaprosiłem pana dzisiaj razem z saksofonem. Byśmy posłuchalibyśmy tego sola. Nie wiem, czy warto. Nie. Te piosenki właśnie to takie, no, z tym, jak pan to nazwał, strażackim saksofonem, pewnie powodowały, że na przykład, może państwo kojarzą, jest taka wypowiedź pani Krystyny Zachwatowicz, która już po latach właśnie mówiła dość wyraźnie o bardzo kiepskim guście pani Ewy Demarczyk w tamtych pierwszych latach. Więc no, coś było na rzeczy, ale żebyśmy nie tylko o tym mówili, to ja cię, Jurku, poproszę, puść piosenkę numer 1. Już teraz państwo wiedzą, co to jest. Słynna kubańska melodia, są grana do dzisiaj, śpiewana przez Nat King Cole'a, grana przez wielu jazzmenów, już nie mówiąc o kubańskich zespołach. Państwo na Spotify sobie wpisali. Ewa Demarczyk. Znowu gwiazdy dziś lśnią na sinym niebie. Moje serce i głos przyzywa Ciebie. I choć już dawno minął czas, gdy powiedziałeś, że za inną chcesz iść, choć mnie kochałeś, może teraz wiesz sam, że tak nie było. Może wiesz, że wciąż trwa ta dawna miłość. Wróć, kochany, tam, gdzie szczęście dać ci chciałam. Przecież kocham cię wciąż, tak jak kochałam. Przecież kocham cię wciąż, tak jak kochałam. Ewa nie wiedziała, że to jest kubańska piosenka, że ona dostała tę piosenkę, usłyszała ją gdzieś z polskim tekstem właśnie i tak ją śpiewała. I przyjeżdżamy kiedyś na Kubę i na lotnisku po długiej podróży, po dużo wypalonych papierosach i wypitych drinkach, przyjeżdżamy na tą Kubę i czeka na nas trio. Trio to się nazywa taki typowy zespół kubański, trzy gitary i trzech facetów śpiewających na trzy głosy. I zaczynają tę piosenkę. Tres Palabras się nazywa tę piosenkę, czyli trzy słowa. To napisał Osvaldo, nie pamiętam nazwiska, ale jakiś kubański kompozytor z lat 40. No i tak tą piosenką nas przywitali i Ewa się rozpłakała. Myśmy się wszyscy prawie rozpłakali. Szczęśliwi, że oni znają naszą piosenkę.
panowie, o wojażach Ewy Demarczyk mogliby się pewnie opowiadać godzinami, bo każdy z was jeździł z nią pół świata. Nie wiem, od czego zacząć, ale może tym razem od pana Krzysztofa zacznę, bo jak pan jeździł już z Ewą Demarczyk w latach 80., a to były wielkie trasy, bo to i Stany, i Kanada, i Japonia, i pan tu ma fantastyczne dokumenty w postaci programu i tutaj są... Taki program na całą trasę właśnie kanadyjsko-amerykańską. Ja bym przeczytał może nazwy miast, w których występowaliśmy. I to nie po jednym koncercie, tylko, bo to była dwumiesięczna trasa, bardzo długa, w 87 roku, w marcu. I to jest Montreal, zaczęliśmy od Montrealu, wylądowaliśmy w Montrealu, pierwszy raz wstąpałem po ziemi amerykańskiej właśnie w Montrealu. Montreal, Ottawa, Toronto, Buffalo, potem przelecieliśmy do Nowego Jorku i Nowy Jork, New Jersey, Hartford, Boston, Chicago, Detroit, Los Angeles, San Francisco i na końcu Miami. Także I wszędzie duże widownie, bo to były wielkie sale. Potężne sale. Występowaliśmy naprawdę w bardzo dużych, prestiżowych salach. Na przykład tutaj mam też program Chicago Theatre, 3800 miejsc. Widownia wypełniona po brzegi. Głównie Polonia, tak. Głównie Polonia, ale jak chodziłem właśnie po foyer, jak byli elegancko ubrani, jacy byli szczęśliwi, że polski artysta może występować w takiej sali, chyba nikt nie występował wcześniej, na pewno z Polaków, bo nikt nie był w stanie, żaden z polskich artystów nie był w stanie zgromadzić takiej publiczności, takiej ilości, takiej publiczności. A wcześniej, przed Ewą Demarczyk, na zbiorczym plakacie widzieliśmy, że występuje przed Ewą Demarczyk, występował Frank Sinatra. Także w takim zestawie, to też jest zestaw. Też znam. Właśnie. I w takim zestawie polski artysta, naprawdę, to była wyjątkowa sprawa. No i ten, właśnie miałem przyjemność grać też na saksofonie właśnie. Proszę powiedzieć, czy wy mieliście wtedy świadomość, wędrując po świecie z Ewą Demarczyk, że towarzyszycie panowie wielkiej gwieździe? Czy ona też się czuła jako gwiazda, czy nie? Nie, no absolutnie tak. Pani Ewa, zawsze, my byliśmy młodzi, my byliśmy takim młodszym składem. To ktoś mi tam doniósł z moich znajomych, że tak się witała z jakimiś ze swoimi przyjaciółmi gdzieś tam za granicą, mówiąc na nas, że tu widzę, proszę bardzo, tutaj, nie, przedstawiam tutaj moje przedszkole. moje przedszkole, no faktycznie, różnica wieku była dość znaczna, ale dzięki temu, że właśnie, że to było takie przedszkole, znaczy, że byliśmy młodzi, no to wnosiliśmy bardzo dużo młodzieńczości do zespołu. Ewa się bardzo dobrze, tak psychicznie też czuła z nami, szczególnie w tych pierwszych latach. Tych pierwszych, tak może mogłem powiedzieć, 10 latach, których graliśmy. Do tego stopnia, że kładła się na scenie szczęśliwa przy mikrofonie, jak myśmy tam dodawali, czy robiliśmy jakieś takie muzyczne pastisze z jej piosenek, jak była jeszcze na przykład w garderobie, to myśmy zawsze się rozgrzewali, graliśmy bardzo długo. No, Ewa zawsze później przychodziła na scenę, no to i słuchała właśnie za kulis, słuchała, co my tam wyprawiamy z jej utworami. Ale generalnie była bardzo zadowolona, zawsze szczęśliwa, no i miała poczucie humoru. A żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, to ja powiem taką, teraz sobie przypomniałem. Mieliśmy koncert w Olimpii, ale to był koncert dla przyjaciół Cocatrixa, czyli właściciela Olimpii. I było tyle sławnych ludzi nas, ja widziałem i Yves Montand, i Simon Signoret, i to, ludzi, których znałem, i wszyscy, taka piosenkarka Barbara była, no i wiele, wiele bardzo znanych ludzi. I po tym koncercie w garderobie podszedł do mnie impresario Gilberta Becco. I mówi, pan Gilbert Becco powiedział, że bardzo mu się podoba, jak pan gra. Czy pan by nie chciał grać z Gilbertem Becco? Ja powiedziałem,
Nie, dziękuję, ja gram z Ewą Demarcz. Panie Zbysiu, bliżej mikrofonu, bo na łączach nie słychać. By... Dobrze. Bożku, bo cię nie usłyszą w Meksyku. Dobrze. I co będzie? To ja, no, tych anegdot z wojaży, no troszkę tych opowieści jest też w tej książce Czarny Anioł sprzed 5 lat. Aczkolwiek no, tam wielu osób się nie wypowiadało, które by mogły. Bo na przykład pana Krzysztofa w tej książce nie ma też wielu innych osób. Ale wiem też, że część środowiska związanego z panią Demarczyk nie chciała z tymi dziennikarkami warszawskimi się spotykać. A były jakieś skandale na tych trasach? Trudno powiedzieć, skandale, no, były, ja pamiętam raczej, nie, skandali jako takich nie było, nie przypominam sobie, raczej, bo zawsze po koncercie było uwielbienie dla szefowej i rozmowy z nami i częste zaproszenia na bankiety, prywatnie do domu wielokrotnie byliśmy zapraszani, gdzie inni artyści, na przykład pani Urszula Dudziak dała nam w hołdzie taki mini recital gdzieś tam w prywatnym domu. Długie rozmowy potem, gdzie Michał Urbaniak był gdzieś tam po koncercie, rozmawialiśmy. No wiele takich spotkań właśnie z przyjaciółmi, z wielbicielami pani Ewy. Po koncertach, tak. A nie tylko. Byliśmy też zapraszani, na przykład, jeżeli mieliśmy wolny dzień, to nieraz kilkakrotnie w ciągu dnia spotykaliśmy się w różnych miejscach z wielbicielami. Przyjeżdżali po nas samochodami, wozili nas, gościli nas. No wtedy jeszcze była żelazna kurtyna, także tutaj jeszcze chcieli nam jak najwięcej pokazać, że byliśmy takimi wyjątkowymi wtedy gośćmi. Ale ja nie przypominam sobie jakichś takich... Skandali. Skandali może nie. Może nie było skandali, albo nie chcę jej opowiadać, ale taka anegdota mi się teraz przypomniała, znaczy anegdota, tak mi się przypomniało. Jak byliśmy w Związku Radzieckim i jeździliśmy co drugi dzień, lataliśmy samolotami. No i czekaliśmy chyba z 3 godziny na samolot, który był opóźniony z jakiegoś tam powodu. No to co można robić na lotnisku? No to myśmy w barze siedzieli, a potem wzięliśmy może coś z baru, żeby już tam nie gonić. No i z Podkanowiczem wyciągnęliśmy skrzypce, gitarę. No i Ewa śpiewała. I Bogdor rozbawieni, tak wchodziliśmy do samolotu. Ktoś nam wniósł walizki, a my grając wchodziliśmy do samolotu, do tego samolotu. Ewa pierwsza śpiewała, ja za nią ze skrzypcami, Podkanowicz z gitarą i śpiewamy. I zamiast iść i siąść na swoje miejsca, to poszliśmy bo były otwarte drzwi do pilotów. Poszliśmy do pilotów z tą dużą butelką whisky, którą Ewa miała w ręce. No i piloci zamknęli drzwi. No i już przypięci pasami już do startów. No Ewa im podała. I oni tak sobie, jeden najpierw pilot długo trzymał na górze tą butelkę, a potem drugi pilot trzyma tą butelkę. A potem lecieliście na automatycznym pilocie. A potem lecieliśmy cały czas grając w tej kabinie pilotów, pijąc z tymi pilotami. To były czasy. No ja przypominam te czasy. Się wchodziło z zapalonym papierosem do samolotu i nikt się nie dziwił. Młodzież nie wierzy. No kiedyś tak było, tak. Panowie, to znaczy, jeżeli chodzi o skandale, to mógł być skandal, bo był taki, zanosiło się na skandal, jak lecieliśmy do Japonii, tak, lecieliśmy do Japonii i kolega zasłał w samolocie perkusista, no i niestety został, to był chyba w Stuttgarcie, nie pamiętam, przesiadka była, na samolot było bardzo mało czasu, cały zespół został skierowany od razu do przejścia bezpośrednio na lot do Tokio, a kolega został. No i to, a pani Ewy nie było, bo pojechała już wcześniej. Ja mówię pani Ewa, bo tak zwracaliśmy się do pani Ewy. Ten młodszy skład. Przedszkole. Tak, przedszkole. No i został. My sami, bez pani Ewy. Pani Ewy nie ma, już jest dawno w Japonii, bo
aklimatyzuje się, tak? A my w ogóle bez perkusisty, no co jest niemożliwe wykonać. Ja co prawda, tak jak mówiłem wcześniej... Bongosy kiedyś, pan miał, nie? Ja właśnie, te bongosy tam przygotowane przez Japończyków, bo Japończycy przez dwa lata przyjeżdżali do Polski, przez dwa lata przyjeżdżali na koncerty nasze polskie i nie tylko w Polsce. Robiono zdjęcia naszych instrumentów, bo oni tam zapewniali nam instrumenty. Wiolonczele miałem swoją, ale na przykład kontrabas, perkusja, to robili zdjęcia tych instrumentów, słuchali, przyjeżdżali całymi grupami. Zanim zorganizowali koncert. Tak się przygotowywali do koncertu. Zresztą ten koncert okazał się koncertem roku wtedy właśnie w Japonii. Ale te koncerty mogły się nie odbyć, no bo nie było tego naszego perkusisty. Ja co prawda grałem na próbach na perkusji, ale nie udźwignąłbym koncert. No, absolutnie, na perkusji nie. No, takie proste rzeczy mogę zagrać, ale tak już trudniej, skomplikowane bardziej nie. I co się okazało, że przylecieliśmy, oczywiście dowiedziała się o tym pani Ewa, telefony od organizator do Stuttgartu, to nie był Stuttgart, to było jakieś inne miasto, w każdym razie później dotarł do nas, bo nie graliśmy. Myśmy też mieli ze dwa dni chyba aklimatyzacji. Kolega przyleciał i wszystko zakończyło się szczęśliwie, ale tak jak mówił właśnie, bo on całkowicie stracił przytomność. No ale tak jak opowiadał, że budzi się gdzieś na korytarzu koło niego w tych zielonych kitlach przechadzający się lekarze i w ogóle myślał, że to takie surrealistyczne jakieś tam. Sytuacja była właśnie taka. Dla niego to było jakieś niepojęte, jakby się znalazł po prostu nagle w innym świecie. Bo przecież pamięta, że leciał samolotem. I co? I gdzieś jest. Nie? Jeszcze mówił po niemiecku do niego. No. No, o co chodzi w ogóle? To sytuacja jak teraz z COVID-em. A zapytam panów, bo to też kwestia wyjazdów, dyscypliny, która jest nieodzowna. Jaka była jaka została w waszej pamięci Ewa Demarczyk? Bo wszyscy o niej mówią, że była perfekcyjna na 300%, że trzymała zespół już bardzo żelazną ręką, ale też pamiętam, jak Zbyszek Wodecki, który był też przez parę lat muzykiem Ewy Demarczyk, z panem Zbigniewem Paletą się zamienili wtedy. Wodecki poszedł do Demarczyk, a Paleta od Demarczyk przyszedł do zespołu Anawa, do Marka Glechuty i Pawluśkiewicza. I Zbyszek z kolei opowiadał, że on kiedyś w nocy w Polsce dojeżdżał z jakiegoś miasta do innego odległego miasta na recital po jakimś swoim graniu i to w jakimś konkursie. On jeszcze był uczniem szkoły muzycznej. Więc i to była zima, więc on przyjechał, skracając opowieść, lekko licząc 2 godziny spóźniony. I bał się, że po pierwsze koncert pewnie już odwołany, bo publiczność poszła do domu, a po wtóre, że Ewa Demarczyk ukręci mu głowę. A okazało się na miejscu, że nie tylko cała publiczność czeka karnie, aż skrzypek dojedzie, ale Ewa Demarczyk nie powiedziała mu złego słowa, bo rozumiała i powiedziała mu tylko tyle, że nie było komórek oczywiście w tamtych latach, bała się, czy on w tej śnieżycy na tym lodzie, wieziony tam przez kogoś, nie daj Bóg, nie wyląduje w rowie. Z tego, co ja pamiętam, w czasach młodości naszej jeszcze, Ewa nie była histerycznie wymagająca. Była zawsze wymagająca, nie było jakichś takich, poza jednym śmiesznym bardzo, bo ona do pewnych muzyków się przyczepiała. Perkusista. Zawsze. No właśnie, a tylko bardzo zawsze pięknie było Pukalak, świętej pamięci też. Tylu ich odeszło. Pukalak, był inny perkusista. Brzycki. A po Brzyckim jeszcze był jakiś inny, który młody chłopak, zapomniał teraz jak się nazywa. I Ewa zwykle tę awanturę perkusisty robiła po walcu. Jak ona śpiewała tego Grand Vals śpiewała, miała oczy wpaczone w ten reflektor,
W związku z czym przez chwilę potem nic nie widziała. I on to wykorzystywał i wiedział, że ona zaraz po skończeniu walca odwróci się i idzie i do perkusji i taki owaki w ogóle. A on jak tak skończył ostatni ten akord uderzył, uciekał z tej bieg do nas to, z tej strony i widział, jak ona podchodzi do perkusji i wrzeszczy na niego. Jego już tam nie było. Ona nie widziała, bo była oślepiona tymi. Tak, to czyli do perkusisty, ale też do nagłośnieniowca. Do nagłośnieniowca zawsze były problemy. Oddaj mi mój głos! Takie były krzyki w teatrze. Jeździł z wami różnie. Miękinia czy... Miękinia nie. Miękinia już nie. Już nie. Ale to inny. A Staś to... No, oczywiście. Później nagłaśniał nas szwagier. Leszek Staś. I on się zdał na tym? Nie wiem. Właśnie różnie było. Jakby się znał, to ona by nie było awantur. Na swojego szwagra pani Ewa też tam krzyczała. Tak. W tej książce Czarny Anioł jest taka wypowiedź Zygmunta Koniecznego o Ewie Demarczyk. Miała potrzebę władzy i rządzenia. Najpierw okrzyknęła się kierownikiem muzycznym całego zespołu, a kiedy zaczęły się wyjazdy zagraniczne, szefem organizacyjnym. Rozumiem to, bo tylko w ten sposób mogła mieć pewność, że zrealizuje to, co zamierzała, a jej celem była absolutna perfekcja. No, Zbyszek Wodecki mówił, że to był artystyczny despotyzm. Znaczy, pani Ewa, za moich czasów to już znam bardzo dokładnie aranże, prawda? Każdy dźwięk, to faktycznie, że słyszała, każdy dźwięk. Także jak któryś z nas, głównie właśnie ze skrzypków, czy wiolonczela, jeżeli my coś zagraliśmy nie tak, to ona absolutnie to słyszała. I dużą dowolność miał Zbyszek zawsze, Wodecki, w grze. Tylko że robił to znakomicie, tak muszę powiedzieć, naprawdę robił to wyjątkowo dobrze. To znaczy dokładał różne przebiegi, śpiewał też tak właśnie jak chciał, grał na trąbce też tak jak chciał, a my musieliśmy grać dokładnie wszystkie nutki, które były zapisane. On też był bardzo dowcipny, wiesz, ja znam z opowieści, bo myśmy nigdy razem nie grali z Wodeckim. Ja pamiętam, mam zdjęcie, gdzie on jest na moim ślubie w 70 roku w kościele świętej Anny. Przed kościołem stoją ludzie i widzę tam Wodeckiego, czyli myśmy się znali już od tego, ale myśmy nigdy razem nie grali, bo myśmy po prostu, jak ja przestałem grać z Ewą, to zaczął grać Zbyszek. I wtedy przyszło dwóch panów do mnie i mówią: dzień dobry panu, przepraszam, chcieliśmy z panem porozmawiać. Ja się nazywam Pabruśkiewicz, a drugi się nazywa Grechuta. Bo to jeszcze był nieznany zespół studencki. I czy pan by z nami nie chciał, nie mógł zagrać, bo za 2 tygodnie mamy nagrywać płytę. 3 tygodnie studio jest zarezerwowane w Warszawie. Mamy nagrać płytę i nie mamy skrzypka, bo Ewa nam zabrała skrzypkę. No i ja najpierw myślałem, że jak to z jakimś studenckim zespołem miałem grać, jak ja już grałem w Olimpii, w Carnegie Hall, nie wiem, gdzieś tam z Ewą. Ale poszedłem na tą próbę i mnie zafascynowało to, co oni robią. Tak mi się to spodobało, że grałem z nimi i to był jeden z najpiękniejszych okresów w moim życiu. Grałem 4 lata z Markiem i z Jankiem i z całym zespołem Ostaszewski, Jackowski, Makówka. I graliśmy 4 lata i w tym najlepszym okresie też jechaliśmy do Opola czy do jakiegoś innego festiwalu. Wiedzieliśmy, że mamy albo jedną główną nagrodę, albo dwie. Jeszcze trochę wracając do Zbyszka właśnie, bo pani Ewa angażowała Zbyszka na wyjazdy zagraniczne. Głównie na wyjazdy zagraniczne i na te trasy takie ważniejsze. I co ciekawe właśnie, takie spostrzeżenie, że jednak tą gwiazdą absolutnie była zawsze pani Ewa. Tak. Zbyszek był normalnie skrzypkiem, muzykiem. No tak, świetny muzykiem. Świetnie grał na wszystkie. Ale chciałem... No, ale nie, tylko właśnie. Nie skończyłem, właśnie, bo mi się przypomniało. Bliższość po koncertach. Kiedy, jak reagowała. Myśmy razem nigdy grali, więc mi opowiadano, ale to bardzo zabawna historia. My byli na Kubie, wtedy beze mnie, bo właśnie był Zbyszek. I Zbyszek, dowcipny, zobaczył, że późno wstał i że jest właśnie 12:00 i koledzy już tam leżą na basenie się opalając.
a jest punkt 12, więc wyciągnął trąbkę i z 40 piętra hotelu zagrał Hejnał Zwierzy Mariackiej. Ja byłem ze Zbyszkiem, nie wiem, czy to był ten wyjazd ze mną, czy to jakie to były lata? Nie wiem, mnie nie było. Jak był Zbyszek, ja to nie byłem nie ja. Sam. Myśmy nigdy razem nie grali. Mnie to Zbyszek opadał do książki, ale tam chyba nie było 40 piętra, więc to może był inny wyjazd. Ale to pewnie by takich historii dużo, natomiast troszkę zmieniając temat, chcę przeskoczyć do tych lat 80. Zbyszek Paleta jest już w Meksyku. Wy dużo jeździcie, zwłaszcza w latach 80., bo to był ten najlepszy czas chyba wtedy, końcóweczka, tak, tak. Nie? Z tym, że tak. No, ja grałem kilka miesięcy, później miałem przerwę. To znaczy, pani Ewa zrezygnowała, że tak powiem, wyrzuciłem z zespołu. To możecie sobie z Paletą rękę tak, podać. Tak, wyrzuciłem. Znaczy nie tylko mnie, no to akurat był taki czas, gdzie myśmy nie bardzo byli tacy, nie za bardzo poświęcaliśmy się sprawie. To znaczy dużo na wyjazdach chodziliśmy po mieście, spóźnialiśmy się na próby, no tak jakoś nie byliśmy tacy punktualni. No i po przyjeździe z Paryża zrezygnowałem. Czyli grałem faktycznie za pierwszym razem, grałem parę miesięcy. No, czy to był ten moment jeszcze zanim powstał Teatr Ewy Demarczyk? Tak, tak, tak. Który powstał w lecie w 86 roku. Tak, tak, tak. Potem zrobiła inny skład pani Ewa, wyjechała do Niemiec, tam jakiś wypadek. Rozwiązał się skład i ponownie zostałem przyjęty. Zadzwoniono do tam pani Ewa chyba dzwoniła do Kaji Dańczowskiej z prośbą o pomoc w poszukiwaniu wiolonczelisty. No, pani Kaja z kolei do mojego profesora Witolda Hermana, a Herman no oczywiście Orzechowski. No i się myślę, no ja, znowu Orzechowski, no ale Orzechowski, dobra. Orzechowski został przyjęty. No i wtedy w ogóle odmłodził się cały skład właśnie, odmłodził się, bo ja grałem jeszcze z Andrzejem Zaryckim, z Stefanem Wojtasem, to fortepiany, Brzycki, to mówię o tym składzie. Na perkusji, Brzycki i Wysocki na gitarze. Na gitarze, tak? A czwórka była młodzieży i ta młodzież później została zwolniona. No a już całkiem odmłodzony skład po kilku miesiącach, to jest już 94 rok, nowy zespół, nowy entuzjazm i wtedy właśnie powstał też ośrodek teatru. Do teatru zaraz chcę przejść, ale jeszcze cofnę się jednak do czasu Zbyszka Palety, bo jak mówimy o zespole i o tej absolutnej perfekcji pani Demarczyk i o tym, że ona tak wiele wymagała od muzyków, to najpierw mały cytat, a potem Zbyszkowi oddam głos. To Andrzeja Zaryckiego opowieść. Właśnie o tym, jak ten ośmioosobowy zespół był ze sobą zgrany, jak wytrenowany, używając sportowego języka. Ośmiu facetów w czerni na scenie, podporządkowanych wszelkim drgnieniom jej talentu. Przebieranych i ćwiczonych do możliwych granic cierpliwości. Ewa była pierwszą linią ataku. Z tyłu była grupa ubezpieczająca, na której Ewa zawsze mogła polegać w 100%. Dzięki nam czuła się bezpieczna, mogła iść na całość. To mi mówił paręnaście lat temu Andrzej Zarycki, ale dawał wtedy przykład między innymi tego, że tak znakomicie wyćwiczony, wytrenowany zespół mógł potem, i tu ci Zbyszku oddaję głos, w Moskwie dla firmy moskiewskiej Miełodia nagrać płytę w 4 godziny. No właśnie, tak było. Płyta była zaplanowana już wcześniej. Bardzo nam się podobał ten pomysł, że możemy nagrać płytę, i Ewa była szczęśliwa, że może nagrać płytę w studio Melodia w Moskwie. I przygotowała wiele piosenek po rosyjsku. Ona chciała całą tę płytę nagrać po rosyjsku. Ale w
dwa tygodnie potem, już chyba byliśmy w Rosji, powiedzieli organizatorzy, że może nagrać po rosyjsku poetów polskich śpiewając. Natomiast Cvetajewę, Mandelsztama, tych zabronionych tam, może ewentualnie, ale po polsku. Tak by to miało coś zmienić. Im w ogóle ten pomysł przestał się podobać. W związku z czym, żeby nie powiedzieć, nie, jednak rezygnujemy z tej płyty, to zadzwonili dzień wcześniej. Siedzieliśmy przy obiedzie w restauracji, jak Ewa dostała telefon, że nie będzie jednak tego nagrania jutro, ponieważ mieliśmy zacząć o godzinie 10 rano, ale o 2 musi wejść znany, wspaniały taki rudy Richter, że musi Richter, jeden z największych pianistów na świecie, nagrać coś o godzinie 2, bardzo ważnego, musi tam nagrać. No więc za 4 godziny nie da się nagrać płyty. Wszyscy wiedzą, że płyty, myśmy z Anawa nagrywali 3 tygodnie płytę. Się nie nagrać 4 godziny płyty. No więc jakby myśleli, że no nie będzie tej płyty. Na co Ewa powiedziała, pomyślała, tak popatrzyła i mówi: panowie, jak na koncercie, gramy. Myśmy się wcześniej nastroili wszystko, żeby nie było tego. Normalnie 4 godziny to się ustawia mikrofony, to się... Myśmy przyszli do tego studia. Ci technicy byli bardzo po naszej stronie. Oni bardzo chcieli, żeby się nagrało. I Ewa i zaczęliśmy nagrywać o 10 rano. Ewa przesłała tylko pierwszą piosenkę nagraną, a potem lecieliśmy jak na koncercie. I tak się... tak nagraliśmy tę płytę w Rosji, sprzedaną potem w 15 milionach podobno egzemplarzy. Dostałem 100 rubli, ale... to było koncerto wtedy i tak występowała. Ale tutaj mi się przypomniało jeszcze, jak graliśmy koncert, taki jeden z najpiękniejszych naszych koncertów w Domu Literatów w Moskwie. To jest ogromnie ważne miejsce i to była jakaś uroczystość bardzo, bardzo ważna tych literatów, bo oni wszyscy byli we frakach z medalami tutaj, ile kto miał Lenina i tych innych wszystkich, tamtych powiedziałbym. We frakach były takie okrągłe, pamiętam, stoły. Zastawione tam czymś, no i ten koncert Ewy. I Ewa zaczyna śpiewać Skrzypka Hercowicza, ale ponieważ to jest tekst Mandelsztama, no to śpiewała po polsku. I tłumaczenie polskie było: żył sobie Skrzypek Hercowicz, co grał z pamięci jak z nut. I to tłumaczenie było takie, żeby uniknąć jednego słowa, które jest tam ważne, a które wtedy, w tym momencie lepiej, żeby go nie było. No i Ewa śpiewa: żył sobie Skrzypek Hercowicz. A ci wszyscy literaci: jewryjski muzykant. I taki jest oryginał. Taki jest oryginał tekstu. A przetłumaczone było: co grał z pamięci jak z nut. Znowu byśmy do polityki wrócili, do 68 roku, do Radwana No dobrze, zostawmy. Panie Krzysztofie, parę rzeczy do pana, bo Zbyszek wtedy już był w Meksyku. Nie wiem, od czego zacząć, ale może zacznę od tego, że powstał Teatr Wydemarczyk. Byłem na tej konferencji prasowej przy ulicy Floriańskiej. Ta pierwsza konferencja prasowa była pełna absolutnie fantastycznie brzmiących zapowiedzi ze strony pani Ewy Demarczyk. Co to nie będzie, jak powstanie ten teatr? Jakie to będą wielkie koncerty, jakie wielkie gwiazdy będzie zapraszała? Jak potem będzie kształciła młodych i tak dalej, i tak dalej. Potem z każdym rokiem
widzieliśmy my, którzy byli tylko odbiorcami jej wspaniałej sztuki, że właściwie nic z tego nie zostaje, no poza tym, że pani Ewa Demarczyk koncertuje. Ja chcę zapytać pana, od tego bym zaczął, czy wy jako muzycy Ewy Demarczyk wierzyliście w to, że to będzie tak znacząca i wielka instytucja? To znaczy, ja nie znam tych deklaracji, bo nie byłem wtedy. I jakoś nie byłem wtedy na tej konferencji. Ale co wy, także, jakie wy nadzieje pokładaliście w tym, że powstał Teatr Ewy Demarczyk? Po co uświadommy to państwo, że to był jedyny przypadek taki nie tylko w Polsce, ale myślę w Europie, że artysta wielkiej klasy dostaje od państwa kilkanaście etatów i może sobie utrzymywać 8 muzyków na etatach, czyli ma do swojej dyspozycji non-stop zawodowych muzyków, którzy mogą próbować godzinami ćwiczyć, mogą dzięki temu pani Demarczyk może przygotowywać piosenki po 4 miesiące, bo to Stanisław Radwan w książce wywiadzie rzece u Jerzego Ilga opowiada o tym, jak któraś z pieśni powstawała przez dokładnie 4 miesiące, więc to był ten dla was fantastyczny komfort, ale mówię, takiego komfortu nie miał nigdy ani Edith Piaf, ani Jacques Brel, ani w Polsce, nie wiem, Marek Grechuta, Czesław Niemen i jeszcze pewnie można by parę nazwisk z Polski czy ze świata przywołać. Jak wy odbieraliście ten fakt, że nagle oto macie etaty, gwarancje, no i plus no, jesteście zespołem znakomitej artystki? No to my byliśmy szczęśliwi tylko, że mamy właśnie taką sytuację. Z tym, że tak jak mówię, no, ja nie znam tej konferencji i dlatego myśmy nie mieli jakiejś nadziei, że będziemy grali z innymi tak samo artystami, bo nie wiedzieliśmy o tym, że takie były plany. Nie, inni artyści mieli być zapraszani. Zapraszani, no ale to myśmy mieli grać chyba z tymi artystami. Tego nie wiem. No bo kto miał? No nie wiem, no w każdym razie ja o tym nie wiem. No to nie był teatr, tylko to był ośrodek teatru, czyli to były biura tylko, sala prób z dobrymi instrumentami. No faktycznie komfort znakomity dla artystki, ale tak jak wcześniej wspominałem, artystka wielkiego pokroju, która jedyna z Polski mogła zgromadzić taką, a nie inną, taką publiczność, która występowała w największych salach, jak Town Hall w Nowym Jorku, jak Queen Elizabeth Hall w Londynie, czy Olympia, czy Chicago Theatre i tak dalej, i tak dalej. Najpiękniej, największe teatry. Czyli jedyny artysta polski, który występuje, to czy te kilkanaście etatów to była jakaś takie wielkie obciążenie, wielka sprawa. Czy to nie można było inaczej jakoś potraktować wtedy jako po prostu utrzymanie takiej wizytówki polskiej, artystycznej polskiej wizytówki, jaką była Ewa Demarczyk, gdzie na przykład oglądałem też taki książkę artystyczną, występów artystycznych właśnie w Queen Elizabeth Hall z Londynu, to największe gwiazdy muzyki poważnej muzyki i żadnego Polaka oprócz dzieł i chyba występu też Krzysztofa Pendereckiego, czyli Krzysztof Penderecki w tym zestawieniu z największymi gwiazdami światowych sław, właśnie Ewa Demarczyk. Czyli to mi się nie wydaje, ten komfort był wspaniały dla niej. Bo tak jak myśmy rozmawiali wcześniej, że może był właśnie potrzebny. Panie Ewie, żeby funkcjonowała. No. Żeby funkcjonowała. No, tutaj nie, no znamy ja nie atakuję charakteru. Ani pani Demarczyk, ani tylko stwierdzam fakt. No, tak. To był ewenement. To jest kilkanaście etatów. Tak, te etaty zresztą przeszły, jak zostało. Dla bogatego państwa to nie była pewnie jakaś. Nie, no. To jest jak plotka. Ale te etaty już były, one przeszły do Teatru Ludowego. No nie, ale ja mówię o początku. Czy no, o tym, ale, bo to ale ja mówię, plotka no. Wtedy mówiła, że wiceminister kultury z ZSL-u, bo to wtedy był ZSL, był tak zafascynowany panią Demarczyk, że to on sprawił, że Ministerstwo Kultury wtedy wyasygnowało te etaty i te środki na sprzęt, na studio nagrań. No też to studio nagrań fantastyczne wtedy. To był najnowocześniejszy sprzęt, jaki był w Krakowie, tylko że właściwie też z tego studia nagrań nic się nie,
Niewiele nagrało, tak. Wielką wielbicielką pani Wydmarczyk była Izabela Cywińska. To już wtedy... To było już minister kultury, ale nie wiem, czy czasem nie za nią, za jej kadencji nie został właśnie kupiony ten sprzęt, bo wiem, że zostały skupione znakomite fortepiany, które mieliśmy wtedy sprzęt, także komfort pracy był świetny. Nie, komfortu pracy to wam Paleta może tylko zazdrościć, bo on w jego czasach takiego komfortu nie było. Mówię to żartem, ale oczywiście... Ale nie potrzebowaliśmy takiego komfortu w ogóle. Musiały być dwa fortepiany. To była dodatkowa jak gdyby rzecz, prawda? Pewnie z tego teatru nic nie wyszło. Z tego teatru nie mogło być, to był ośrodek, to były tylko sale. Myśmy występowali tak w teatrach, momencie... bo musiały być czarne kulisy, bo musiała być czarna podłoga, bo musiała być... I czarne fortepiany. I czarne fortepiany. Ale w pewnym momencie... Dlatego nie mogliśmy występować w jakichś innych zazdrośni miejscach. Koledzy, tak. Na przykład też powiedzieli, dlaczego pani Dymarczyk przez lata dostaje dużo pieniędzy i nic z tego nie wychodzi. A ja mam pomysł, ja chciałbym i nie dostaję żadnych dotacji. Jeden zazdrosny kolega z Krakowa nawet publicznie o tym mówił. Także ja nie powiem nazwiska, bo to też artysta piwnicy dość znany, więc nie będę używał nazwiska. Ale zostawmy. Panie Krzysztofie, Ewa Dymarczyk w ostatnich latach coraz mniej, już nie mówię, że nagrywa, bo nie nagrywa, aczkolwiek wiem, że parę koncertów było nagrywanych na żywo, ale to było nagrywane właściwie po to, z tego, co mi gitarzysta waszego zespołu, czyli Krzysiu Oczkowski, mówił, że te koncerty były nagrywane głównie po to, żeby potem artystka główna mogła posłuchać, czy wszyscy grali idealnie, ewentualnie podyskutować na próbach o jakichś niedoróbkach. Ale też to już są lata, kiedy Ewa Dymarczyk coraz rzadziej włącza nowy repertuar do swojego recitalu. No właśnie. Andrzej Zarycki, że wam dał 6 kompozycji. Tak. Andrzej mówi, że one wszystkie przepadły. Oczkowski mi mówi, że jedna z nich z tekstem angielskim Shelleya była wykonywana. Tak, tak. Tak było? Time Long Past. Tak, była wykonywana. Ten w języku angielskim to była pierwsza piosenka, pieśń, którą pani Ewa wykonywała w języku angielskim. Tak, bo angielskiego po francusku, nigdy, po rosyjsku, po niemiecku, po hiszpańsku, po polsku, prawda, a po angielsku nie. Ale graliśmy. I między innymi dlatego też były rejestrowane nasze koncerty, żeby po prostu w innym, nieco nie to innym repertuarze była na kolejna płyta wydana, bo nosiła się zamiarem właśnie wydania płyty takiej live koncertowej. A to czemu taka płyta nie wyszła? No nie wyszła. Może ze względu na to, że jednak nie były dopracowane niektóre piosenki, które myśmy grali do tego stopnia, żeby móc to później wydać na płycie. Nie wiem, z jakiego powodu, bo ja nie słyszałem tych nagrań. Sekundkę jeszcze, bo mnie Krzysztof Oczkowski, mówię, przez paręnaście lat gitarzysta zespołu Ewy Dymarczyk, powiedział coś, czego nie ma w książce, a Oczkowski w książce się wypowiada, więc, że w pewnym momencie, to dość sensacyjnie wręcz brzmi, Ewa Dymarczyk dostała materiał muzyczny na całą płytę od Seweryna Krajewskiego. Pamięta pan taki fakt? Nie, tego faktu nie znam, z tym, że wracając właśnie to, co pan mówił do tych utworów Zaryckiego, myśmy ćwiczyli te utwory bardzo długo. I wtedy właśnie pan Andrzej przychodził do nas na próby, ćwiczyliśmy. Nigdy nie usłyszeliśmy głosu pani Ewy. Ona słuchała godzinami, jak myśmy grali. Nigdy nie zaśpiewała z nami, ani nie podśpiewywała sobie nawet pod nosem. Także po prostu nie znam tych piosenek, nie wiem. Znam tylko tą warstwę instrumentalną. Bo wy nagraliście niejako podkłady, żeby artystka mogła ćwiczyć, tak? Myśmy nie nagrywaliśmy. Chyba nawet nie nagrywaliśmy, ale to jeżeli były nagrane, to nic za to nie wiem.
to tamten krajewski, ale tam to trzeba Oczkowskiego to dopytać. Nie, Zbyszku, bo ja ci coś chciałeś wejść. Dorzucić, jak mówiliście o tych językach, ja nie wiem, czy to był dobry pomysł, jak ona zaczęła śpiewać w innych językach. W zasadzie od samego początku namawiały i Cocatrix, i Bachor. Bachor to był pan dyrektor Westdeutscher Rundfunk, przyjaciel Zilbera. Mieliśmy bardzo dużo koncertów, tam Ewa chyba nagrała bardzo, bardzo dużo piosenek, nie wiem ile, ale chyba nie usłyszanych nigdy. Nagraliśmy to w Kolonii, w tym radio. Ja pamiętam pierwsze koncerty w Olimpii, pierwsze koncerty z Ewą poza Polską. I jak Ewa śpiewała po polsku, to dla nich, to dla wszystkich to było strasznie tajemnicze. Co tam za tekst jest, jak ona tak dramatycznie, a w ogóle niektórzy zachwyceni Francuzi, jak można śpiewać, trzeba, nie trzeba, trzeba, nie trzeba, trzeba, nie trzeba. Potem jak zaczęła śpiewać po francusku i śpiewała bardzo przyzwoicie, była bardzo przygotowana, śpiewała po hiszpańsku, śpiewała po rosyjsku, może najbardziej przekonująco po rosyjsku, i po niemiecku do Goethego, do Trakla. Trakla śpiewała. Jakoś ludzie tak nie reagowali jak na to, jak śpiewała, jak na polskie. Pomimo tego, że rozumieli tekst. A były to zawsze piękne teksty. Bo we wszystkich piosenkach Ewy, z tego już repertuaru pisanego dla niej, to były piękne, zawsze perełki literatury polskiej albo światowej, ale perełki. Oczywiście pierwsza część programu, który właśnie śpiewała na początku, to były właśnie szlagiery. Szlagiery to takie, wiesz, typu Rebeka, czy Gwiazdy znowu już śnią. To jest takie po prostu rozrywkowe. Ale pani Ewa śpiewała nie całe recitale w języku francuskim czy rosyjskim. Nie. Wcześniej może tak, na wyjazdach, nie, ale z nami nie. To był taki tylko trend po prostu. No tak, ale śpiewała tak, jakieś 8 babuszkę śpiewała po rosyjsku, to przepięknie. Babuszka tak. Babuszka, no, to przepięknie. Tak, bardzo ładnie, zaczyna się solem wiolonczeli. Babuszka bardzo pięknie śpiewała po rosyjsku, natomiast śpiewała dwie piosenki po niemiecku albo trzy. Śpiewała trzy piosenki po francusku. Śpiewała po hiszpańsku dwie piosenki, Palma Sola i jeszcze... Ale to w czasach Zaleckiego, to na tej płycie nagranej w Warszawie w Teatrze Żydowskim. Bo Konieczny nic nie napisał do żadnego tekstu. No, napisał tylko do polskich wierszy. Tak jest. Zalewski został jakby nie zmuszony, ale jakoś po prostu przekonała go, żeby pisał do tekstów. No i to już nie były takie, jak powiedziałbym, taki odbiór. To jest takie moje zdanie. Ja nie wiem, czy mam rację, czy nie, ale... A jeszcze, panie Krzysztofie, wracam do tych ostatnich lat. No poruszę ten temat trudny, bo on teraz już po śmierci Ewy Demarczyk powrócił w wielu wspomnieniach. Zresztą w książce też ten wątek jest. Ewa Demarczyk w ostatnich latach podczas swoich recitali, Ewa Demarczyk, która przyzwyczaiła wszystkich swoich wielbicieli do tego, że każdy dźwięk jest idealnie artykułowany, nagle zaczęła mieć kłopoty z głosem, nie wyciągała gór, chwilami mówiąc wprost fałszowała. Ja to słyszałem w 1999 roku w Teatrze Słowackiego podczas jej recitalu w Teatrze imienia Słowackiego. Parę tygodni wcześniej to się wydarzyło we Wrocławiu podczas przeglądu piosenki aktorskiej, o czym potem następnego dnia w Gazecie Wyborczej w tamtejszym dodatku dyskutowali rozmaici ludzie, którzy zajmują się piosenką. No właśnie, bo byli na tymże przeglądzie piosenki aktorskiej. No i takich no teraz Tomasz Fijałkowski, jak już po śmierci wspominał panią Ewę Demarczyk, wspominał z kolei recital w Teatrze Bagatela, gdzie też już były problemy wokalne. No one były w ostatnich latach. I teraz moje pytanie do pana, czy pewnie wam było trudno z Ewą Demarczyk na ten temat rozmawiać, ale czy ona jakkolwiek widziała, że ma takie kłopoty i chciała coś z tym robić, czy... Sądzę, że tak. Stąd właśnie decyzja przecież pani Demarczyk, żeby w wieku tam 58 lat właściwie zakończyć karierę. Z tym, że tak. No, były, prawda, niedociągnięcia intonacyjne,
ale nie we wszystkich utworach. Tak, bo to w niektórych. W niektórych tylko, prawda. No ale artyści, ci, którzy już śpiewają długo, niektórzy, czy grają nawet, mają pewne problemy z techniką. Ale tak jak pani Ewa, jako wielka artystka stwarzała taką atmosferę, że w dalszym ciągu, nawet wiedząc o tym, publiczność waliła niemalże oknami i drzwiami, tak jak ostatni koncert w Krakowie, gdzie była pełna sala, studenci z wyższej szkoły teatralnej zamówili całą ciężarówkę stołków, żeby móc w ogóle posłuchać, zobaczyć. I posłuchać takiej pani. W dalszym ciągu tworzyła ten niesamowity klimat. Pomimo tych tam kilku właściwie dźwięków, bo to było kilka słów takich śpiewanych, gdzie ta góra była taka słyszalna. Bo generalnie przecież nie śpiewała nieczysto, śpiewała czyściuteńko, tylko te góry, po prostu już aparat nieco... No, jeszcze cały czas nieco paliła duże ilości papierosów, co też pewnie nie pomagało. No i właśnie, myśmy o tym mówili, nie rozmawialiśmy z panią na temat obniżenia tonacji, jakoś nie wypadało. Carmeny, bo ona sobie na pewno zdawała z tego sprawę, prawda, bo świetnie słyszała. No. Także nie mówiliśmy, ale faktycznie bardzo dużo paliła. A nie sugerowaliście na przykład panowie, że może by... I rzucała palenie. Był taki moment, kiedy rzuciła palenie, co było dla nas niesamowite. Nigdy ostatecznie. Nie, ale myślałem o porzuceniu, o odsunięciu z repertuaru tych kilku piosenek, w których były problemy, bo faktycznie były problemy. No, ale to my nie decydowaliśmy o doborze. Czyli jednoosobowo piosenek. Decydowała tak, absolutnie, Zosia Samosia. Dostawaliśmy rozpiskę przed koncertem, zapoznawaliśmy się. I tyle. I rozkaz wykonać. Tak. Nie, no, absolutnie musieli być tutaj karni. A te ostatnie lata, jak tego wymagała już, od nas. A te ostatnie lata, jak ona już nie śpiewała, miał z was ktoś kontakt z nią? Bo ja z nią nie rozmawiałem 40 lat. Ja rozmawiałem. Próbowałem i... Dzwonił na imieniny. Tak. Odzywał się zawsze pan Rynkiewicz, przekazywał, albo nie przekazywał, jeżeli tam się źle czuła, albo rozmawiała, bo tak często był że rozmawiała swoją psiapsiłką ze Stanów. Ale często też rozmawiałem. Składałem życzenia i potem właściwie zamieniałem się w słuch, bo pani Ewa bardzo lubiła dużo mówić, więc opowiadała mi różne historie. Na przykład? A to, no to nie wiem, czy... Aha, czy w trakcie rozmowy, tak? Tak. Nie wiem, chyba... To co można robić 20 lat w domu, bez wychodzenia z domu? My tu narzekamy, bo mamy 5 miesięcy na kwarantanny w domu. Robiła kwiaty, przesadzała kwiaty. A ona się zrobiła 20 lat kwarantanny wcześniej, no. No to jest dobre pytanie, ale jeszcze bo do pana Krzysztofa pytanie kolejne, czy, bo to są takie rzeczy, których właściwie ani w tej książce, ani w tych tekstach wspomnieniowych teraz po śmierci tej wielkiej artystki, właściwie nikt tych zagadek nie rozwiązuje, a bohaterowie też milczą taktownie. Czy w ostatnim okresie, kiedy najpierw jest koncert dla Piotra w czerwcu w Teatrze Sowackiego. Piotr jest ciężko chory. Ewa Demarczyk jest proszona, żeby w tym koncercie zaśpiewała. Nie zaśpiewała. Potem jest pogrzeb Piotra. Ewy Demarczyk na tym pogrzebie nie ma. Czy w waszych rozmowach zespołu otaczającego Ewę Demarczyk ten temat w ogóle jakkolwiek zaistniał? Bo zakładam, że ona o tym nie mówiła. Nie zaistniał. Nie byliśmy świadomi tego, że nie była. My zresztą nie byliśmy związani z piwnicą pod Baranami. Tak? No ja wiem, wy byliście muzykami jakby z innego świata. Nie byliśmy, nie śledziliśmy co się dzieje z doniesień tylko prasowych. Wiedzieliśmy, że z panem Piotrem jest tak, a nie inaczej. A czy kiedyś w waszych rozmowach z Ewą Demarczyk, no bo jak się z kimś spędza godziny na próbach, jak się spędza z kimś godziny podczas wyjazdów i wojaży po świecie, no to nieraz trzeba o czymś pogadać, nie tylko o tym, że za chwilę będzie recital, i będzie następowała jedna pieśń po drugiej. Czy jakkolwiek rozmawialiście kiedyś z panią Demarczyk o tym,
o jej rozstaniu z Zygmuntem Koniecznym albo o jej rozstaniu z piwnicą, bo ten powtórzony ostatnio w telewizji TVN wywiad Edwarda Miszczaka z Ewą Demarczyk z 98 roku, Miszczak był tam bardzo elegancki, właściwie tylko przytakiwał i basował pani Demarczyk. Być może to był jej warunek, że w ogóle zgodziła się na tę rozmowę, bo przecież ona tam opowiada rzeczy, które no, trochę zdumiewają o tym, że to nie ja rzuciłam Zygmunta Koniecznego, to on mnie rzucił i to nie ja wyszłam z piwnicy, tylko piwnica mnie wypchała z siebie. U was to nigdy nie, te tematy nie istniały, tak? Co pan redaktor już powiedział, to widocznie tak było. No my nie wiemy, bo nie rozmawiała z nami na ten temat, tylko czasem mówiła w ten sposób, że w piwnicy to, w piwnicy tamto, że skrzynia to, skrzynia tamto, ale chodziło głównie o to, czy zapowiadał ją na przykład w tej piosence, czy nie zapowiadał. Takie rzeczy, ale o jakichś tam kulisach, co się działo, no absolutnie. Absolutnie, ja tutaj nie jestem zorientowany. Nie, o tym nie mówiliśmy. Tenże skrzynia, które w tym recitalu w Teatrze Żydowskim, w którym ty grałeś, był konferansjerem, a potem jak Ewa Demarczyk tę płytę sama wydała, to wyrzuciła wszystkie zapowiedzi. No właśnie, chciałem jeszcze powiedzieć, że o panu Zbyszku właśnie bardzo ciepło zawsze mówiła, a z kolei jak ja rozmawiałem z panem Zbyszkiem, to był zdziwiony, bo nie odbierała od niego tam telefonów. Tak, tak było? Ona miała pretensje do mnie, że w 80 roku wyjechałem do Meksyku i ale że nagle ją zostawiłem. No ale i nie odbierała nigdy ode mnie telefonu. Ciepło i z uznaniem. Nie mogłem z nią porozmawiać już nigdy. Nie udało się nam... Przez 40 lat nie miałeś kontaktu i nie miałem. Ale faktycznie, bo z Zaryckim, ze Zbyszkiem Wodeckim, bo to wiem od Zbyszka, że nieraz o 1 w nocy dostawał telefon i potem przez 3 godziny wisiała na telefonie pani Ewa Demarczyk, bo to był głównie jej monolog. Tak. Jej właśnie tutaj na przykład bardzo lubiła z naszego zespołu i lubiła rozmawiać z kontrabasistą, z Maćkiem Jamrogą. I to słynne opowieści Maćka z kolei, jak rozmawiała na przykład z nim 3 godziny i on już nie mógł wytrzymać, musiał iść do ubikacji. I brat go zastępował wtedy, odbierał słuchawkę i mówił tak. Maciek, ubikacja, wraca z powrotem, przejmuje słuchawkę, no, także takie były też. Ale ze mną tak długo nie rozmawiała, jak składałem życzenia, bo pewno czekała na inne telefony, bo to Wigilia, prawda? Imieniny. A jak w 2000 roku, w lutym, 20 lutego w Bochni spotkaliście się i dostaliście... dokumenty mówiące o rozwiązaniu teatru i rozwiązaniu zespołu i dostaliście od pana Rynkiewicza długopisy z napisem adieu. Byliście bardzo zaskoczeni? Nie, no, już spodziewaliśmy się, że kiedyś to nastąpi. Także zaskoczeni i nie byliśmy. My mieliśmy przejść do Teatru Ludowego. Nasze taty poszły i my mieliśmy być muzykami i pani Ewa też. To się nie zgodziło. No, bo jak może mieć kogoś nad sobą, prawda, dyrektora Teatru Ludowego jako jej zwierzchnika? Absolutnie nie, no to nie mogła się zgodzić. No a my lojalnie nie zgodziliśmy się również za nią. Ale nie, czy byliśmy zaskoczeni? No nie byliśmy zaskoczeni. No, to już był taki trudny okres, ten okres taki, że faktycznie taka tułaczka, no. Przynieśliśmy do tej Bochni, nie wiadomo po co. Były toasty, był burmistrz. I też nic no, tego i też nie wyniknęło. No ale co miało wyniknąć? No bo co? To sala prób po prostu. Myśmy tam przyjeżdżali, coś tam graliśmy, no, żeby się coś działo. No, ale już było mniej koncertów, prawda? Już była taka właściwie, można powiedzieć, końcówka. A ten koncert w Teatrze Polskim w Poznaniu w listopadzie 99 roku. Mieliście świadomość, panowie schodząc ze strady, że oto po raz ostatni graliście z Ewą Demarczyk? Nie, nie mieliśmy takiej świadomości. Wręcz przeciwnie, mieliśmy tydzień przerwy i po tygodniu przerwy mieliśmy grać znowu tygodniowy, bo takie mieliśmy recitale. Od poniedziałku zaczynały się, kończyliśmy w piątki, bo graliśmy w teatrach. W soboty i w niedzielę były spektakle teatralne, więc mogliśmy, a w poniedziałki przeważnie teatr nieczynny, więc myśmy zaczynali od poniedziałku. I mieliśmy grać w Kaliszu.
Następna trasa pięciodniowa miała być w Kaliszu, bo nie występowaliśmy wtedy w Poznaniu tylko jeden dzień, prawda? Bo przeważnie graliśmy pięć. Po kilka, ale cztery. Tak. Nie. Dziennie zawsze był jeden. No tak, ale pięć. Dziennie był zawsze jeden, ale graliśmy pięć dni. Przeważnie graliśmy, tak jak mówiłem. No i mieliśmy grać w Kaliszu. I trasa odwołana. Zdarzały się, były takie przypadki, jakaś niedyspozycja wcześniej też była. Zdarzały się przypadki, no to czekamy. No to czekamy. Miesiąc, drugi, trzeci, 10 lat, 20. Nie zagraliśmy więcej. Niesamowite. Nie było a z tą płytą, o której mówisz, to w zasadzie taka największa jej płyta. W 79 roku myśmy ją nagrali. Powiedz to koniecznemu, że to jest największa jej płyta. Tak? No, powiem, zobaczę co. I ta płyta wychodziła w różnych potem wersjach. Znaczy była ciągle tą samą płytą, tylko najpierw w jakimś studio wyrzuciła Piotra Skrzyneckiego. Także, bo płyta oryginalna zaczyna się głosem Skrzyneckiego i on wprowadza w ogóle, ale wyrzuciła go z tej płyty. No ale jeszcze ciągle była płyta z tą samą okładką, z tym samym zdjęciem i ten sam układ utworów. Na tej płycie, na ostatniej stronie byli wymienieni muzycy. Był Andrzej Zarycki, ja jako koncertmistrz, Kopytko, tam, Pukalak. Potem znowu wyszła ta płyta ze zdjęciem, ale już nie było nie tylko Skrzyneckiego, tylko nawet nas muzyków. Po prostu tylko była pani Ewa Demarczyk. Tylko była. Ale to tutaj się dziwię właśnie, bo pani Demarczyk dbała bardzo o nas, o muzyków. Nie pozwalała organizatorom trasy, menadżerom, żebyśmy gdzieś mieszkali w jakichś podrzędnych hotelach czy w prywatnych kwaterach. Zawsze mieszkaliśmy, może prawie, że zawsze mieszkaliśmy w znakomitych hotelach razem z panią... No, jej zespół. No, tak. Reputacja zespołu. Ale dbała. W różnych sytuacjach. Były różne sytuacje, kiedy ona się stawiała za nami. Ja znam nagranie, ja ty mówisz o czym innym, ja troszeczkę o czym innym. Mówimy o tym, że na przykład ja znam bo mnóstwo w telewizji piosenek, albo oddzielnie, albo nawet niektóre tam razem. I to jest wszystko z nagrania właśnie tego, które było w Teatrze Żydowskim w 79 roku. Tyle, że pierwsza wersja jest zupełnie inna, a potem Ewa zrobiła, że poprosiła jakichś techników, którzy zrobili, że w zasadzie cały czas jest tylko jej twarz. No, nie ma muzyków, nie ma sceny w ogóle, jest tylko ona i jej twarz. W obrazie, tak? W obrazie, tak. I zdawałem sobie sprawę, że to też jej twarz bardzo interesująca i bardzo dynamiczna, bardzo dramatyczna i fantastycznie w ogóle. Tylko cały czas jej twarz jest troszeczkę męcząca. No. Ale ona to zrobiła, bo ona uważała, że to jest tylko ona. No. Jak to powiedział kiedyś nieżyjący już wybitny fotograf, czy fotografik związany też z piwnicą, profesor Zbigniew Łagocki, gdyby Ewa Demarczyk miała łatwą osobowość, to byłaby księgową. Więc pewnie coś w tym jest. Panowie, żeby może za długo nie rozmawiać, zapytam was na pewno jeszcze, może na koniec, może nie na koniec, o jedną rzecz. Spędziliście z panią Ewą Demarczyk wiele lat jako muzycy. To, że Ewa Demarczyk była wielką artystką, niepowtarzalną i tak dalej, to wszyscy wiemy o tym już dzisiaj. Wręcz nie wypada mówić, bo to są oczywiste oczywistości. Ale chcę was zapytać tak bardzo osobiście. Powiedzcie, co wam, każdemu z was, te lata pracy z Ewą Demarczyk dały jako człowiekowi, jako muzykowi? Ja powiem, że przy niej nauczyłem się akompaniować i odczułem przyjemność akompaniowania. Umiałem grać z nią tak jak ona i oddychaliśmy wspólnie. Mieliśmy ciarki, wzruszaliśmy się, drżeliśmy wspólnie. Byłem muzykiem, który najbliżej z niej jej stał, bo przez cały czas, w którym ja z nią grałem, ja byłem przy niej.
a zespół był z tyłu. I ja grałem do niej i ona do mnie śpiewała i często. I nauczyłem się po prostu oddychać na skrzypcach tak, jak ona śpiewała. Więc to na pewno to. Poza tym chcę powiedzieć, że był to, że nie byłbym, moje życie było zupełnie inne, gdyby nie to, że miałem takie szczęście, że już jeszcze będąc w szkole zacząłem grać w piwnicy, która była wielkim, ogromnym przygodą w kulturze polskiej. Zacząłem i grałem z Ewą, grałem z Grechutą, jeszcze paroma innymi, ale i może w życiu zagrałem o wiele mniej nut, co moi koledzy, ale zagrałem w tak dobrym towarzystwie, że dzięki temu ludzie mnie pamiętają jakoś. No ja dzięki temu, że grałem właśnie w zespole, spełniłem się tutaj w moim życiu zawodowym jako solista, jako muzyk solista, czyli nie muzyk orkiestrowy, prawda, zespołowy, tylko muzyk solista. I to jest też niesamowite, że mogłem śpiewać, że byłem jako jako wokalista, że mogłem śpiewać z panią Ewą. To było też wielką sprawą. To, że faktycznie zwiedziliśmy prawie cały świat, że mogliśmy grać na takich estradach. To jest wielka wartość, która zostaje na całym życie. No a jeszcze sprawy też, bo finansowe, no, sprawy finansowe. No. Jako młody człowiek grać w takim zespole z normą zero, czyli mieliśmy i pensję, i za każdy koncert mieliśmy płatne, i wyjazdy zagraniczne, co było bardzo ważne wtedy, bo przecież nic nie było na półkach, to tak jak mówię, to są lata wczesne 80. Jaki był początek? No, ja pamiętam nasze stawki, jakie mieliśmy. Słuchajcie, w latach 70. Za koncert mieliśmy 500 zł. Graliśmy tylko 5 koncertów w miesiącu, bo Ewa nie chciała więcej. Znaczy muzycy mieli 500, ja miałem 750, Andrzej Zalecki miał 1000 jako kompozytor. No a to, te 500 zł to było 5 dolarów. No wiesz, ale też wtedy pensja w tym kraju w połowie lat 70. Ja pamiętam, jak zacząłem pracować, to miałem pierwsza moja pensja stażysty w redakcji, to było 2000 zł. No to także, wiesz, 20 dolarów. Także ty miałeś to za 4 koncerty, wiesz. To pytanie, jak na to patrzeć. Panowie, żeby nie o pieniądzach i żeby jeszcze zanim na końcu wybrzmi muzyka, bo cię poproszę, Zbyszku, żeby te skrzypce jednak zabrzmiały, które przyniosłeś, chciałem panów poprosić jeszcze na koniec, teraz już naprawdę na koniec, o krótki komentarz do opinii, którą ja bardzo lubię. Już ją kiedyś przywoływałem. To jest opinia Andrzeja Zaryckiego, który spędził z Ewą Demarczyk 20 lat. A Andrzej powiedział kiedyś tak. To nie życie osobiste zniszczyło jej karierę, a kariera złamała jej życie. Ona chyba nie potrafiła tego udźwignąć. Stała się ofiarą własnego talentu. Co panowie na to? Podpisuję się. Absolutnie tutaj. Ale co? Nowe pokolenia teraz będą grać, śpiewać. Ale ja mam nadzieję, że to nowe pokolenie to jednak będzie Piotr Orzechowski, a nie Zenek Martyniuk. I chciałem właśnie. A propos właśnie tutaj. Przepraszam, panie Piotrze, za takie drastyczne porównanie. Ale właśnie, a propos tutaj mojego syna Piotra. Piotr uczestniczył w takim projekcie Doroty Miśkiewicz Piano.pl i tam zaaranżował właśnie Rebekę. Ewy Rebekę gra na fortepianie, Dorota Miśkiewicz śpiewa i Atom String Quartet. Świetny, smyczkowy, kwartet fantastyczny, kwartet jazzowy. Razem wykonują właśnie tą Rebekę. Jest to świetne wykonane, w ogóle znakomite. Dynamicznie, bardzo dramatycznie śpiewa tą piosenkę, bo ona w oryginale nie była dramatyczna. Chyba...
To musicie Państwo posłuchać też nagrania z płyty PLT. Właśnie tego utworu, gdzie ta część jest grana bardzo dynamicznie. Właśnie odwrotnie. Zbyszku, nie, zanim... Fantastyczne. Piano, piano.pl. Nie, Dorota Miśkiewicz. Na YouTube jest ten film. To świetny, świetny album. Zresztą są córka znakomitego saksofonisty, który nie gra strażackim dźwiękiem. Nie, absolutnie, wręcz przeciwnie. Henryka Miśkiewicza. Proszę Państwa. W świetnej formie jest. O, kłaniam się. Widzę, że szanowna małżonka. O, miło, dzień dobry, pani Renata Żołobowska, Orzechowska, czyli cała rodzina państwa Orzechowskich jest z nami. Kłaniam się, kłaniam się. Proszę Państwa, zanim Państwu podziękuję, zanim Zbigniew Paleta, i myślę, że to będzie ładna, ładna klamra taka piwniczna, bo poproszę Cię, Zbyszku, żebyś zagrał Tomaszu, w którym rozpoczynał Łeś 12 września koncert dla... Koncert dla Piotra S., ale sekundkę, zanim zaczniesz, już ci oddaję głos i ja milknę. To chciałem, dziękując Państwu bardzo, zaanonsować, o ile w tym kraju cokolwiek jeszcze wiadomo w warunkach pandemii, że w listopadzie byśmy się spotkali z artystką piwniczną, to już taka młodzież piwniczna teraz, z Kamilą Klimczak, a może ktoś jeszcze, nie wiem do końca, aby rozmawialibyśmy o Mieczysławie Święcickim oraz od razu powiem Państwu głośno, a zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja mam taki zamysł, że może by się udało w grudniu zaprosić Leszka Długosza. Jesteśmy za. No to jak Państwo są za, to ja też jestem za. Ja się nazywam Wacław Krupiński, kłaniam się Państwu, dziękuję, pozdrawiam wszystkich tych, którzy obecni i tych, którzy nas słuchali. Dziękuję w imieniu moich gości za te brawa. Zbigniew Paleta, Krzysztof Orzechowski i Zbigniew Paleta gra Tomaszów. Thank you.
Dziękujemy bardzo Państwu. Dziękujemy, dobranoc. Miejmy nadzieję, że wirus nam pozwoli spotkać się w listopadzie.